Witam i zapraszam na kolejny odcinek poświęcony kuszeniu mięsa. Dzisiaj wykonam gulasz na sposób europejski, czyli dwufazowo. Najpierw mięso obsmażę, a potem zostanie ono uduszone. Duszona będzie w piwie irlandzkim, więc będzie można powiedzieć, że to jest gulasz po irlandzku. A jakie to będzie mięso? Skoro jesteśmy w Irlandii, to będzie wołowina. To jest łopatka wołowa, kilogram. Kroję na dość grube kawały. Dobrze, wrzucam sobie do miski. I wyjątkowo nieładne błony odkroję. Spojrzę na te białawe przerosty, na ten marmur. O, ona chodzi. Są szkoły gulaszowe pouczające co do wymiaru kostki, na jaką należy mięso poporcjować, no ale nie ma to aż takiego znaczenia. Ja wolę grubiej pokroić sobie mięso, żeby było o co oprzeć zęby na samym końcu. Teraz dodam sól i pieprzu. Wsypię jeszcze mięso, jakąś łyżką, może półtorej mąki. Tak się odtoczyła wołowina. Teraz tak przygotowałem cebulę, mięso i czosnek, możemy obsmażyć. To jest pora obsmażyć, najpierw cebulę, potem mięso. Też są specjaliści, którzy najpierw obsmażają mięso, a potem cebulę, nie ma to aż takiego znaczenia. Materia powinna być dobrze nagrzana. Na maksa, tak. Jeszcze szybciej to na palniku gazowym się wykonuje. W przypadku palników elektrycznych trzeba troszeczkę poczekać. Obsmażać będę na maśle, dlatego że wołowina, masło brzmi naturalnie. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby użyć zwykłego oleju do smażenia. W przypadku obsmażania mięsa ważne jest, aby nie zatłoczyć patelni i nie spowodować tego, że mięso zacznie zamiast się obsmażać dusić. Tyle z cebulą nie masz takiego problemu. Teraz cebula jest dopiero zeszklona, czyli już zaczęła mięknąć, się robi półprzeźroczysta, ale to jeszcze nie jest zrumienienie, o jakie nam chodzi. W smażeniu na dość wysokim ogniu warto tą cebulę cały czas mieszać i nie doprowadzić do tego, że cebula na spodzie się przypali, a u góry jeszcze będzie najwyżej zeszklona. Jest już prawie jest cebula zrumieniona jak trzeba. Na koniec teraz dodam czosnku, akurat nie zależy mi na tym, aby czosnek zbrązowić, tylko szybko dotknąć ogniem, żeby uwolnić jego czosnkowy aromat. Okay, i teraz cebulę zrzucę do żeliwniaka. Wrzucamy mięso partiami, nie wszystko naraz. I na najwyższym możliwym ogniu po prostu
zesmażamy ze wszystkich stron, nadając mu głębokich rumieńców. Im głębsze rumieńce, tym lepiej. To jeszcze w żadnym wypadku nie jest zrumienione mięso. Obsypanie kawałków mięsa mąką sprzyja rumienieniu, to raz, a dwa, wiąże odrobinę wilgoci, tak więc mięso na patelni się nie zaczyna pocić, tak? Pierwsza partia jest gotowa. Wrzucamy ją do żeliwniaka. Tłuszcz sobie zostawiamy na następną partię. Ciach, 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 ciach. Pięknie. Druga partia już powolutku dochodzi. Może kawałek mięsa spróbuję. Na dobrą sprawę można by to od razu zjeść. Keczupem i frytkami. I kończymy obsmażenie z deglazowaniem patelni. Czyli odrobina płynu, którym będziemy dusić, zeskrobujemy wszystkie skwarki, które przywarły w czasie obsmażania. Nic się nie może zmarnować. Tym bardziej, że te skwarki to jest esencja smaku gulaszu. Jak zlewamy ogień na palniku, obniżamy na najpierw średni, a potem minimalny, jak już się nam nagrzeje garnek. Dolewamy płynu. Nie za dużo, żeby nie gotować. Tu jest pół litra i myślę, że wystarczy w zupełności. Do tego zioła, jakie ja dodam, będzie liść laurowy i końcówka tymianku, który miałem. No i na razie niech się samo dusi przez 2 godziny. A potem wkroimy to na ostatnią godzinę, jeszcze grzybki i marchewkę. Dzisiaj już duszenia dorzucę marchewki. Na koniec dosmażam. Zrobiłam octu winnego i konfiturą z czerwonych porzeczek. Coś słodkiego i coś kwaśnego, żeby gorycz piwa przełamać.